To są ci ludzie, którzy grali w bandach. Byli finalistami właśnie tegoż programu i zarobili trochę grosza. Ile to ja nie wiem, ale zarobili. Chyba przyznają się zaraz. Przyznają się ile? No? No, nie wiem, kiedy to było, no trochę my wygrali, ale jak się okazało, że my przyjechali do Łącka do sobie, tam już czekali na nas nasi krajanie, no i gadają tak, no to łopy co, oddawać teraz pieniądze za te SMS-y. No i my oddali te pieniądze i okazało się, że nic nie zostało, jest co, my musieli kredyty pobrać i temu my przyjechali do was, żeby troszeczkę se nadrobić i co, wyładać te pieniążki, o, tu może tak. To taka śmieszna historia, ciekawe jestem, ile SMS-ów od nas poszło. Może, może na pewno. Jeszcze raz. Chodzi o to, żebyście nam zapłacili jeszcze, a nie po prostu. Trzeba myśleć, nie? Ja już nie przeszkadzam. Życzę naprawdę miłego rozśpiewania się i takiego fantastycznego odbioru z tych przepięknych, góralskich kolęd. Ja bym chciał jakąś kolędę z wami zaśpiewać. Dobra. Tak? Dobra. A jeszcze chciałem powiedzieć, już grają tutaj trzecią mszę dzisiaj. Wszystkie kazania pamiętają, ja z nimi tak samo. Trochę nam zimno, ale jakoś dajemy radę w Dobrońskim Centrum Kultury. A jeszcze to, co najważniejszego, to nie powiedziałem. Wiecie, skąd oni są? Z Łącka. A z czego Łącko słynie? Wiecie, ja też wiem, jak oni grają. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać za tą reklamę. Musimy powiedzieć, że cośmy tam wzięli na drogę, ale droga daleka i zimno. Thank you.
się na zdrowie, na ten pozdrow, żeby wam się rodziła kapusta i groch, żebyście mieli w każdym kątku po dzieciątku i na piecu troje, żeby Gospod oszedł pomiędzy obecni jak miesiące pomiędzy gwiazdami, żebyście mieli tyle jednicy, ile czego? Lesie jednice! Żebyście mieli, żebyście urali czterema koni, jak nie czterema, to trzyma, jak nie trzyma, to dwoma, jak nie dwoma, to jeden, ale godny. Żebyście byli zdrowi, weseli, jako biedni na nie. Żebyście mieli wszystkiego, co daje, ale przyjdzie piątek, to jeszcze to kończy.